Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wygląda na to, że Mateusz Gamrot poznał nazwisko rywala na kolejną walkę w UFC i już wkrótce ponownie wejdzie do oktagonu amerykańskiej federacji. Polak na swoim twitterowym koncie zdradził, że zawalczy w czerwcu i co ciekawe taką samą informację przekazał swoim fanom Armand Sarukian, z którym Gamer był od dłuższego czasu zestawiany. Teraz już oficjalnie możemy potwierdzić, że 25 czerwca Mateusz Gamrot skrzyżuje rękawice z Armandem Sarukianem. Lokalizacja tego eventu spod szyldu UFC nie jest jeszcze znana, ale podejrzewam, że poznamy ją wkrótce. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o konfrontacji Polaka z mocnym Armeńczykiem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Mateusz Gamrot to bez wątpienia najlepszy polski zawodnik wagi lekkiej, który dobrymi występami na światowej arenie znacznie poprawia swoją pozycję również właśnie na całym globie. Przed angażem do federacji UFC występował na galach KSW, gdzie pokonał każdego swojego rywala i był podwójnym mistrzem kategorii lekkiej i kategorii piórkowej. W debiucie dla największej federacji na świecie zaliczył porażkę przez decyzję z Guramem Kutatelaze, lecz punktacja pozostawia wiele do życzenia i według wielu ludzi była niesłuszna. Na szczęście Gamer w swoich trzech następnych walkach nie pozostawił decyzji w rękach sędziów i skończył przed czasem kolejno Holtzmana, Stevensa i Ferreira. Aktualnie znajduje się na 12 miejscu w rankingu dywizji lekkiej, więc małymi kroczkami zmierza do walki o mistrzowski tytuł. Kolejną szansę na poprawienie swojej pozycji będzie miał już pod koniec czerwca w starciu z mocnym Armeńczykiem. Armand Sarukian to zawodnik, który trafił do federacji UFC w 2019 roku i od tamtego czasu dopisał do swojego rekordu 6 pojedynków. 5 z nich udało mu się wygrać i jedną walkę przegrał z Islamem Makhachewem przez decyzję, który zafundował Armanowi drugą porażkę w karierze. Jeżeli chodzi o zawodników, których Sarukian pokonywał, to można tutaj wymienić m.in. Oliviera Aubameyanga, Christosa Giagosa czy Joela Alvareza. Te wygrane dały Armeńczykowi solidną 11 pozycję w rankingu kategorii lekkiej i przeświadczenie w oczach fanów, że Arman w przyszłości może sporo zdziałać. Już 25 czerwca czeka go solidny sprawdzian jego umiejętności w konfrontacji z Mateuszem Gamrotem. Zestawienie Mateusza Gamrota z Armandem Sarukianem wisiało w powietrzu od dłuższego czasu po tym, jak obaj zawodnicy dogadali się na Twitterze na wspólną walkę, więc nikt nie powinien być zdziwiony. Według rankingu Arman jest tylko o jedno oczko wyżej nad Gamerem, więc pod tym względem jest to logiczne i obaj są uważani za przyszłościowe gwiazdy, więc jest to zestawienie idealne. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że walka z Sarukianem będzie najtrudniejszym sprawdzianem dla Mateusza w jego całej karierze i będzie musiał się natrudzić, aby wyrwać zwycięstwo. Jeżeli w czerwcu wygra, to już naprawdę zbuduje sobie mocną pozycję w kategorii lekkiej i znacznie przybliży się do jego celu, czyli do walki o tytuł. Szanse na wygraną jednego, jak i drugiego są moim zdaniem bardzo wyrównane, więc to jeszcze bardziej zachęca do obejrzenia tego pojedynku. Finalny przebieg i rezultat tego starcia poznamy już 25 czerwca na gali UFC. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Mateusza Gamrota z Armandem Sarukianem z czerwcowej gali UFC. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.